Siemanko, jestem Lucek, witam was w Forzie Horizon 4 Demo. Spróbujemy sobie zrobić z Dodge'a Chargera zajebisty samochód do driftu. Jeśli oglądaliście mojego streama, widzieliście, że już próbowałem zrobić Forda Focusa z napędem na 4 koła do driftu. No ale jakoś mi to tak nie wyszło. Znaczy nie, no całkiem fajnie się driftowało, ale... brakuje tego napędu na tył jednak. Więc mamy Dodge'a Chargera, zobaczymy co uda mi się z nim zrobić. Mam trochę hajsu, mam nadzieję, że wystarczy na ten tuning. Zainstalujemy mu 6,2 litra V8, tą mocniejszą. Cyk, 25 tysięcy kredytów, kurde, nie wiem czy mi starczy na ten tuning. Jeśli chodzi o zmianę wyglądu, no to tutaj już mamy zainstalowaną z przodu taką ławkę. Z tyłu możemy dać spoiler, całkiem spoko wygląda, ale do driftu nie będzie nam potrzebny. No i możemy sobie jeszcze taką kosmetykę zainstalować z przodu. Fajnie to wygląda. No niestety koloru samochodu zmienić nie mogę, ale mogę się pobawić innymi ustawieniami. Zmienić szerokość opon, typ opon. Można też, zobaczcie sobie, dystanse dać albo wyciągnąć. W tym momencie mieliśmy założone dystanse, ale możemy je założyć z powrotem i one są świetne, więc je założymy. No i opony, tutaj wybierzemy sobie jakieś takie słabsze. Dajmy sobie, no może sportowe, żeby jakakolwiek tam przyczepność była. No i niestety mam już limit hajsu. Będę musiał zrobić jakieś zawody, żeby szybko zarobić. W Forzie Horizon 4 mamy specjalne zawieszenie do driftu, specjalne amortyzatory i resory do driftu. Ciekawe co to daje, tak się zastanawiam. Sprawdzimy to. Jeszcze tylko klatka bezpieczeństwa, czy starczy na tego hajsu? Chyba tak. 18 tysięcy. Ojej, może znowu zabraknąć. Ale nie, tu mamy poinstalowane części. Tylko jeszcze sprawdzę wszystko, czy na pewno. Dobra, jest. No i opony żeśmy już sobie sprawdzali, więc tutaj wszystko mamy porobione, 18 tysięcy. Dobra, zainstalowany ten, robimy sobie tuning driftowy i spróbujmy tego auta. No i jak to jeździ? Ciekawy jestem, jak te amortyzatory, w ogóle zawieszenie driftowe wpływa rzeczywiście na samochód. Czy to ma jakiś taki większy wpływ, który rzeczywiście poczujemy w porównaniu do zwykłych amortyzatorów, powiedzmy wyścigowych? Tak się właśnie zastanawiam. To jest zupełna nowość w Fordzie. Ale leci. Kurde, pięknie. Zaraz pojedziemy sobie na strefę driftową, na której bardzo ciężko było mi wbić wymagane na 3 gwiazdki 90 tysięcy punktów. I próbowałem to zrobić dość mocno ulepszonym Fordem Focusem. No zobaczymy jak będzie w przypadku Chargera. Tutaj widzę, że zdecydowanie większa kontrola jest, jeśli chodzi o driftowanie i dużo lepiej jest. No dużo łatwiej zarzucić samochód, dużo łatwiej go jest odwrócić. Tak, no i zachowuje się, po prostu pływa po tej drodze i bardzo dobry jest do driftu, wygląda na to. Chociaż mógłby nie być taki długi, bo na tych drogach, kurczę, ciężko jest się zmieścić tym samochodem. Dobrze, no więc myślę, że czas spróbować swoich sił. Zacznijmy od bardzo ciasnych zakrętów, na których... Nie wiem czemu to jest strefa prędkości, to powinno być strefa driftu, te zakręty są tak perfekcyjnie pod drift zrobione. Ale tu mamy jakąś głupią strefę prędkości zamiast strefy driftu. No nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego tak zrobili. Kurde, przecież tu by się tak fajnie driftowało na te punkty. Bez sensu. Ale może będzie jakiś właśnie wyścig driftowy. Ponoć mają jakieś być albo coś w tym rodzaju. Mam taką nadzieję. W każdym razie będzie można... O kurde. Ooo!
W każdym razie będzie można robić sobie zloty i tutaj właśnie sobie robić jakieś Japanese drifty, wiecie o co chodzi. Cyk. I teraz jedziemy sobie na strefę driftową, na której bardzo ciężko było mi wbić 90 tysięcy punktów. Właściwie nie zrobiłem tego ani razu. Mój max to był chyba 87 tysięcy albo 85 tysięcy punktów. Więc ta strefa zaczyna się tutaj. I tutaj przez ten jeden długi zakręt. O, użyj A podczas zakrętu. Tak, wiem o tym. Czemu mi ten komunikat głupi nie znika na dole? Jak to wersja demonstracyjna, no. Niektórzy nie wiedzą, że trzeba tak jechać, no ja rozumiem. 27 tysięcy punktów, chciałem wam tylko pokazać jak to wygląda. Teraz pojadę dużo lepiej. No i teraz spróbujemy w drugą stronę, czy uda mi się w ogóle taki wynik tu ogarnąć tym samochodem, na tym tuningu. No ciekawy jestem właśnie tego zawieszenia driftowego. Trzeba by było dokładnie zbadać jaki to ma wpływ, jaka jest różnica. Tutaj bałem się mocniej przygazować ze względu na to, że mogło mnie przesterować. Widzicie teraz na strefie driftowej, jak jeździmy sobie, czy tam driftujemy, to auta ruchu ulicznego są zghostowane, czyli no, nie musimy się martwić tym, że w nie uderzymy, przenikamy przez nie, bardzo fajna rzecz. Tutaj do tej strefy driftowej nie trzeba mieć jakiejś dużej prędkości, nie ma co się rozpędzać. 94 tysiące punktów, widzę, że ktoś tu rekord dowalił. Moim zdaniem bardzo ciężko jest tutaj to ogarnąć. Już źle zmieniłem bieg. Jakoś na czwórce to tutaj zgwałciłem. Ale ciężko, ciężko. Tu trzeba mieć po prostu już trasę taką wymyśloną dla siebie, żeby ogarnąć tym samochodem 66 tysięcy, kurde. No ten początkowy zakręt zdecydowanie mogłem lepiej pocisnąć. Dobrze, moi drodzy, zmieniłem sobie oponki na wyścigowe, czyli takie jakie miałem na początku, żeby mieć troszeczkę więcej tej trakcji. Okazuje się, że jak mam te słabe opony, to ciężko się nawet rozpędzić albo przyspieszyć jakoś szybciej, gdy już wychodzimy z zakrętu i wchodzimy w drugi. No, i udało się wbić 90 tysięcy, czyli na 3 gwiazdki strefę się udało zrobić praktycznie za pierwszym razem, jak zmieniłem te oponki. Zjechałem tylko sobie na dół po zmianie opon i wjechałem pod górę i 90 tysięcy udało się wbić. Mamy tu jeszcze jedną strefę driftową, która jest tutaj. To jest druga, jest chyba asfaltowa, mam nadzieję, że to jest asfaltowa. Chyba asfaltowa to jest. Strefa driftowa, tutaj mamy jeszcze strefę driftową do driftowania. Ale pojedziemy sobie na tamtą, bo to jest asfaltowa. Na innej sobie nie ma co driftować nawet takim chargerem. Ale co mnie zaskoczyło, to fakt, że rzeczywiście te opony wyścigowe czasami nadają się do driftu. Zwłaszcza w takim samochodzie. I tak dosyć łatwo jest go przesterować. Jest bardzo śliski ten samochód, muszę przyznać. W Forcie Horizon 3 ze wyścigowym zawieszeniem powiem wam, że on nie był aż taki łatwy do przesterowania na takich samych ustawieniach driftowych, więc tutaj myślę, że jakąś tam rolę gra właśnie to zawieszenie driftowe, tak? Że ono ma jakiś wpływ na to. Opony sobie zmieniłem na te wyścigowe i widzieliście, że w pewnym momencie po prostu lepiej samochód mi przyspieszał tam, gdzie potrzebowałem więcej prędkości, a wiemy, że im większa prędkość, tym więcej punktów dostajemy. Im większa prędkość podczas driftów, tym więcej punktów dostajemy za drift. No i oczywiście to też wszystko zależy od kąta driftu. Obawiam się, że to chyba będzie na szutrze, to driftowanie tutaj, więc nie wiem jak chargerem sobie poradzę. No, szutrowe. Dwa szutrowe drifty, jeden asfaltowy w demie, no, trochę słabo. Mam nadzieję, że tych driftów będzie więcej. Więcej będzie w pełnej wersji. Ale lipa. O Boże, najgorsza strefa driftowa. Nienawidzę tych szutrowych. Ani nie widać tego. Dymu spod opon, pisku nie słychać. Chyba, że to jakieś filmy Bollywood. To by tutaj piszczało opony, gdyby to był film Bollywood.
No nic, ale 90 tysięcy udało się zrobić. Chodźmy sobie jeszcze na jakieś fajne miejsca podliftować. Tutaj mamy troszeczkę dookoła, czy to kamieniołom jest, czy co to jest. Tu sobie pojedziemy i tu jest kilka takich fajnych dróg, gdzie można polatać bokiem, myślę, samochodem. I sobie spróbujemy tym chargerem polatać. Mam troszeczkę z nim problem, bo w miejscach, gdzie no, jest duży spadek terenu, tak jak mieliśmy tamtą strefę driftową, tam po prostu charger może być łatwo przesterowany, tak jak sobie kilkanaście razy próbowałem podejść do tamtego driftu. No ale jeśli chodzi o takie właśnie równe drogi, to bardzo, bardzo fajny jest w opanowaniu, tak, bardzo, bardzo responsywny. Na tym takim moim tuningu driftowym, który zawsze sobie robię do samochodów, spoko się nim lata. Za chwilę sobie pojedziemy tutaj w lewo. Pyk, tutaj mamy... O, i tutaj sobie pojedziemy w lewo i tutaj są jakieś fajne drogi do driftowania. Spróbujmy się tutaj. Takie leśne klimaty trochę... O, się, gdzie tu jechać? Takie leśne klimaty trochę. Tych dróg, w ogóle takich miejsc driftowych w Fordzie Horizon 4 będzie na pewno będzie więcej. No minus jest taki, że tutaj nie ma strefy driftowej ani strefy prędkości, więc między tymi trafikami musimy tak manewrować. A one też czasami pod prąd lubią sobie jechać, no i tutaj jest słabo. Czekajcie, zobaczę jak to wygląda tutaj w tym miejscu. No te łuki są dosyć takie gładkie i jedziemy z powrotem na tą strefę driftową, widzę. Tutaj się za bardzo nie podriftuje przez ten dość gęsty ruch uliczny. Ale tu jest jeszcze bardzo fajne miejsce do driftowania. Szkoda, że tam nie ma właśnie strefy driftowej. Tam sobie pojedziemy i zobaczymy, czy uda mi się tak perfekcyjnie tym chargerem na tych oponach pojechać. I oczywiście na tych oponach wyścigowych, ponieważ i tak mamy bardzo dużo mocy, no to możemy sobie na nie pozwolić, bo one mają tam większą przyczepność i tak aż tego samochodu nie mulą, z racji tego, że ma ponad 1000 koni mechanicznych. Więc no niewiele opon będzie w stanie wytrzymać taką moc i każda będzie się po prostu zrywać. Nie ma tu problemu. Okej, okay, wchodzimy tutaj chyba w tę strefę już zaraz. Ciekawe czy teraz, o fuck, jaki ruch. No i tutaj bardzo łatwo jest przesterować tego gnoja. Ale pojechałem na wysokim biegu. Czy raczej na niskim. To nie było tak źle. No i znacznie więcej punktów teraz na tych oponach wyciągam. Z racji tego, że odzyskuje się wyższe prędkości, nie? Oh shit. Ciekawe jest to zawieszenie do driftowania. Ale blisko było. Zajebiste są te skały tutaj. Przypomina mi się, wiecie co mi się przypomina? Przypomina mi się Grid Autosport. Nie Grid Autosport. Pierwszy Grid mi się przypomina. Tam była taka trasa driftowa, downhillowa. I właśnie na samym końcu tej trasy był właśnie taki zjazd. Ja wam może pokażę, jak to wyglądało. Gdzieś miałem taki film na YouTubie, gdzie sobie tam driftowałem, ale on jest mega stary. W tego Grida grałem kiedyś. Jeszcze pamiętam, że mi słabo działał. Można go odpalić tylko w 720p, czyli nawet niepełnej rozdzielczości. No nie w Full HD po prostu. Teraz takie gry wyścigowe mamy, nie? Ale Grid był też dobry, ten pierwszy, bo bardzo szczegółowy był jak na gry tamtych czasów. Kokpity zajebiste miał. O i patrzcie, teraz ładnie się udało polecieć, nie? I cyk! Pięknie! Strasznie wąskie są te drogi tutaj. No ale dzięki temu lepszy skill driftowy sobie zrobimy, nie? Oj, źle trochę. Ciśnij, chargerus. O, ale się chamsko teraz nie odwrócił. Myślałem, że zarzuci dupą. Ale nie udało się. 61 tysięcy, nie najlepiej. Ale ważne, że udało się szarpnąć te 90, no.
Chociaż z tego jestem zadowolony, te trzy gwiazdki jakoś weszły. Trudna jest ta strefa jak dla mnie, przynajmniej te w trójce wydawały mi się łatwiejsze. Moi drodzy, piszcie co myślicie o driftowaniu w Fordzie Horizon 4. Czy będziemy mieli tutaj dedykowane wyścigi do driftowania, jak myślicie? Mam nadzieję, że coś takiego będzie. Tymczasem Charger idzie w odstawkę i czekam na jakieś japońskie samochody do driftowania. Mam nadzieję, że będzie fantastycznie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.